Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj bardzo ważny temat, ponieważ będziemy mówić o małym pomieszczeniu, o tym jak do małego mieszkania albo do studio właśnie wprowadzić Feng Shui. Kochani, jest to bardzo ciekawy temat, dlatego że no jest to mała przestrzeń, w której odbywa się tak naprawdę całe życie. Tutaj pracujemy, tutaj śpimy, tutaj przygotowujemy również nasze posiłki i na bardzo małej tak naprawdę powierzchni odbywa się wiele różnych czynności, które mają też inną charakterystykę energetyczną, tak? Potrzebujemy miejsce na wypoczynek, potrzebujemy miejsce do naszej pracy, potrzebujemy miejsce też do tego, żeby spotykać się z innymi, żeby to było też takie miejsce do takiego życia towarzyskiego i to wszystko właśnie w jednym pokoju albo właśnie w takim jednym studio. Jak to wszystko połączyć, jak energetycznie rozdzielić te przestrzenie oraz co zrobić, żeby odpowiednio aktywować to w kontekście najprostszego narzędzia, które możemy wprowadzić sami, to jest właśnie mapy Bagua, którą tutaj będziecie mogli zobaczyć. Myślę, że jest to ważny temat dla osób, które no właśnie mają taką sytuację, a jest tych osób bardzo dużo. Kochani, w kontekście właśnie małego studio, gdzie tak jak już powiedziałam, jest to tak naprawdę mieszanka wielu różnych aktywności naszych życiowych, trzeba zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz, że nasz organizm, nasze ciało potrzebuje właśnie takiej informacji jakby i takiego zwyczaju, że w danej przestrzeni mamy konkretne zadania do wykonania. Czyli jeśli mamy małe studio, to ważne jest, żebyśmy sami określili sobie, w których miejscach będziemy pracować, w których miejscach, w którym miejscu będziemy mieć łóżko i będziemy spać, w którym miejscu będzie stał stół do spotkań, do jedzenia, i w którym miejscu oczywiście no będzie toaleta czy łazienka, to jest już takie zamknięta przestrzeń, tak? No tutaj nie jest to w otwartej przestrzeni, aczkolwiek widziałam też i takie miejsca, które mają wszystko praktycznie otwarte. Także słuchajcie, ważne jest, aby ta przestrzeń miała znaczenie funkcjonalne, czyli żebyśmy wiedzieli, w których miejscach, gdzie co jest. Ale ważne jest również to z punktu widzenia energetyki i tego, jak nasze ciało funkcjonuje w takiej małej przestrzeni, żebyśmy zachowali odrębność tych poszczególnych właśnie sektorów naszego studia. Jeśli chodzi o łóżko i temat odpoczynku i regeneracji, to oczywiście nasze łóżko zawsze powinno być w tej command position, czyli w tej pozycji takiej mocy, która będzie pozwalała nam na kontrolę tego, co dzieje się w kierunku drzwi. Czyli zawsze musimy z naszego łóżka widzieć drzwi wejściowe. To jest pierwszy, najważniejszy warunek. Czyli jeśli mamy puste studio, puste pomieszczenie, i dopiero się wprowadzamy, to pierwszym i najważniejszym dla nas meblem będzie właśnie nasze łóżko. Pamiętajcie, że jest to najważniejszy tak naprawdę mebel w całym naszym życiu, dlatego że jest to po prostu i miejsce, i mebel, który ma pomagać nam w regeneracji. Jeśli dobrze śpimy, jeśli mamy pod kontrolą to, co dzieje się właśnie w tym pomieszczeniu, to całe nasze życie wygląda, słuchajcie, zupełnie inaczej, wierzcie mi. Wszystko układa się w taki sposób, że jesteśmy naprawdę w wyjątkowej pozycji w naszym życiu. Naprawdę jest to niesamowite.
Także pierwszy, najważniejszy mebel to jest Twoje łóżko. Powinno ono być w tej pozycji właśnie, która daje Ci kontrolę. I teraz w momencie, kiedy ta pozycja już jest wybrana, następnym meblem będzie biurko. Również ważne jest, żeby jeśli pracujesz właśnie z domu, albo jeśli na przykład zamiast biurka ta praca odbywa się na przykład na stole kuchennym, bo no przestrzeń niestety masz ograniczoną, to pamiętaj, żeby w jakiś sposób, czy to w kontekście kolorów, zupełnie takich łagodnych, ziemistych kolorów, które będą właśnie gruntowały Ciebie w czasie snu, tą strefę spania właśnie w takich kolorach zorganizować. Natomiast tą strefę, która będzie już bardziej tą energią taką bardziej żywo, to właśnie tutaj, gdzie będzie stół, gdzie będzie Twoja czy to praca, czy spotkania, to będzie już w takich bardziej żywych kolorach, które możesz oczywiście wykorzystać do tego swoje ulubione kolory już tutaj, ale z taką myślą i z taką intencją, że są to dwie odrębne strefy jakby mojego pokoju, tego studia, są dwie odrębne strefy. Jeżeli możesz, masz taką możliwość, to oddziel strefę spania, na przykład parawanem, od strefy pracy i strefy właśnie tego, tej pozostałej części swojego studia. Dlatego, że będzie to najlepsze rozwiązanie i też pomoże Ci w takiej lepszej regeneracji, w osiągnięciu takiego głębszego snu i nigdy nie przenoś komputera i pracy do łóżka, dlatego że no, nasze ciało wtedy po prostu wariuje i nie wie tak dokładnie, w której przestrzeni jest. Jeśli jestem w komputerze z komputerem w łóżku, to ciało myśli, że to jest czas na pracę, potem trudno jest się zregenerować, zrelaksować, wejść w ten głęboki sen, dlatego rozdziel te części swojego pomieszczenia i właśnie staraj się zachować tą przestrzeń typowo właśnie do snu albo do budowania swojego intymnego związku. To też jest bardzo ważna tutaj część właśnie budowania i kształtowania tej przestrzeni takiej intymnej, bo jest to przestrzeń intymna. Teraz następną taką bardzo ważną rzeczą, jeśli chodzi o takie właśnie małe pomieszczenia, jest to, żeby zrozumieć, że na przykład w kontekście mapy Bagua każde takie małe pomieszczenie jest, czy może być, odrębną właśnie mapą Bagua. Czyli na przykład jeżeli mamy mniejsze mieszkanie, które na przykład ma dwa pokoje i w każdym z tych pokoi jest inna aktywność, albo jest tam po prostu, są tam inne osoby, mieszkają inne osoby, jest tam zupełnie inna energetyka panuje, to właśnie tą mapę Bagua możemy zastosować osobno do jednego pokoju i osobno do drugiego pokoju, rozdzielając jakby zupełnie energetycznie te dwa miejsca. Oczywiście najlepiej jest, jeśli mapę Bagua możemy zastosować do całego mieszkania. Jest to wtedy no, najlepsze rozwiązanie. Natomiast jeśli na przykład wynajmujemy część danego jakiegoś domu czy mieszkania, no to taką mapę Bagua nakładamy po prostu na swój pokój i wtedy aktywujemy ją i patrzymy na nią właśnie tak, jakby to była właśnie osobna siatka, osobna przestrzeń. Oczywiście wejście będzie tutaj właśnie na dole, czyli będziemy mieli wejście do pokoju, tak? Tutaj, tutaj albo tutaj. I będziemy po prostu ją aktywować, będziemy te miejsca aktywować poprzez właśnie nałożenie tej mapy na ten właśnie pokój. I tutaj po kolei, tak, mamy, pamiętajcie, że te trzy tutaj miejsca to są reprezentanci żywiołu Ziemi. Tutaj bardzo ważne jest to, żeby właśnie unikać przede wszystkim wody,
czyli żywiołu wody i żywiołu drewna. To są takie bardzo ważne te trzy miejsca, szczególnie miejsce środkowe, czyli to miejsce zdrowia jest bardzo, bardzo ważne, dlatego że ono ma wpływ na wszystkie te strefy, tak? Także tutaj pamiętajcie, że jest to bardzo, bardzo ważne miejsce. No i po kolei tak, krok po kroku, po prostu kolorami niebieski, zielony, fiolet, czerwień, różowy, biały, szary, tak po kolei, tak, i czarny na dole, który reprezentuje karierę. Tą mapę Bagua, którą tutaj widzicie, możecie również otrzymać ode mnie, albo po prostu sobie zrobić zdjęcie i wykorzystać do tego, żeby przeanalizować właśnie, jak w Twoim pokoju, czy w Twoim studio, czy w Twoim mieszkaniu właśnie wyglądają te poszczególne sektory, tak, poszczególne miejsca, mądrość, intuicja, duchowość, rodzina, bogactwo, dostatek, sława, uznanie, respekt, miłość, romans, relacje, mądrość, kreatywność, dzieci, podróże, pomocni ludzie, kariera, rozwój osobisty i zdrowie, ogólny well-being, tak, tutaj w środku. Czyli nakładamy tą mapę na nasze studio i po prostu ją analizujemy i przyglądamy się, jak ta nasza przestrzeń wygląda. A o wielu, wielu tutaj już aspektach tej mapy wspominałam, także zapraszam Cię do moich filmów, filmy na temat sypialni, filmy na temat tego właśnie, jak aranżować sobie, jak tą mapę też analizować, filmy na temat zdrowia, tak, tej środkowej części, co tutaj jest ważne właśnie w tej środkowej części naszego domu, czy studia, czy mieszkania. Także wiele, wiele informacji już Wam na ten temat podałam, ale oczywiście będę jeszcze wiele, wiele mówić, będę dzielić się z Wami właśnie tą wiedzą. Kochani, jeśli macie jakieś pytania i jakieś propozycje co do tematów, tak, bo oczywiście ten temat, który dzisiaj poruszyłam, jest Waszym pytaniem, bo ten kanał, kochani, robię dla Was. Tak naprawdę te nagrania są takimi Waszymi jakby prośbami, Waszymi pytaniami, które bardzo często się powtarzają. Także ja po prostu nagrywam w miarę możliwości właśnie odpowiedzi na te pytania, a na pewno któregoś dnia zrobimy sobie jakieś Q&A, żeby jakby zebrać to wszystko w jedną całość i Wam odpowiedzieć. Natomiast zachęcam Was serdecznie do komentowania, do tego, żeby być tutaj aktywnym, żeby też się dzielić właśnie swoimi jakimiś również doświadczeniami i tego, jak Feng Shui działa w Waszym życiu, bo myślę, że macie na pewno dużo fajnych, ciekawych też doświadczeń. I będę wdzięczna, jeśli będziecie się tutaj też dzielić tym z nami. I oczywiście zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, do tego, żeby również dzielić się tymi wartościami, tymi filmami z innymi. A ja już dziękuję i wdzięczna jestem ogromnie za Wasz czas. Zapraszam do kolejnych moich filmów.